Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że dotarli Państwo po wczorajszej imprezie. Ja zajmę Państwu 25 minut. Co prawda Emil mi obiecał, że jak przedłużę lekko, to mi 5 minut odda. Także mam pewien komfort. Ponieważ 20 minut jest to bardzo mało, żeby powiedzieć o data center. Ja wybrałem tylko kilka aspektów, które wiążą się z technologiami sieciowymi. Tak? To jest PLNO, czyli konferencja sieciowców. Czyli na co zwrócić uwagę, jeżeli projektujemy data center z punktu widzenia sieci komputerowej. Dwa słowa o Clompie, ponieważ Clomp jest systematycznie na PLNOG-u, ale było parę pytań, któż to? Otóż jesteśmy integratorem, jednym z największych integratorów w Polsce. Istniejemy na rynku 25 lat, jesteśmy firmą giełdową. Ja reprezentuję pion systemów sieciowych, natomiast Clomp jako taki składa się z wielu pionów, z wielu dywizji, tak bym to powiedział, które zajmują się mnóstwem rzeczy. Natomiast oczywiście, jeżeli są Państwo zainteresowani, proszę zerknąć na nasz profil, na nasze stoisko, na naszą stronę webową, tam jest wszystko wyjaśnione. Proszę zwrócić uwagę, że... Czy mogę stać przy mównicy? A, oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy obecni właściwie w całej Polsce, tak? Headquarter jest w Warszawie, natomiast no, mamy oddziały właściwie we wszystkich miastach wojewódzkich, także jesteśmy w stanie świadczyć usługi serwisowe z czasem SLA bardzo krótkim. Tak? 4 godziny to jest naprawdę challenge, żeby inżynier przyjechał i poradził sobie z awarią. Jesteśmy największym, mam nadzieję najlepszym, partnerem Junipera w Polsce. Bazujemy, jeśli chodzi o technologię sieciową, głównie na rozwiązaniach firmy Juniper. I Juniper docenił nas, dostaliśmy w 2012 roku, tak? Nie wiem, dlaczego jest tu jedyneczka, być może w 13 też i w 14. Nagrodę za najlepszego partnera Junipera w tej części Europy. Nie w Polsce, tylko w tej części Europy. To jest bardzo, bardzo istotne. Moi koledzy dumnie odbierają tą nagrodę tutaj. Okej, okay, tyle marketingu na temat Clompu. Przejdźmy do meritum, tak? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że centra danych zmieniają się, tak? I to zmieniają się dramatycznie, ponieważ kiedyś centrum danych to było kilka urządzeń, kilka serwerów, jakoś to dało. Natomiast pewne zjawiska na rynku wymuszają ewolucję tych centrów danych. Co, z czym musimy się zmierzyć? Po pierwsze elastyczność, tak? Centrum danych nie jest skostniałe. Nie ma stałych usług, nie ma stałych konfiguracji. Codziennie, co chwila, co godzinę następują zmiany, które z którymi musimy sobie poradzić. Skalowalność. Zobaczcie, że kiedyś mówiliśmy o setkach portów czy dziesiątkach portów. Teraz mówimy o tysiącach portów czy dziesiątkach tysięcy portów i 4096 VLANów, gdzie kiedyś wydawało się, że jest to więcej niż potrzeba, okazuje się w tej chwili za mało, tak? Nie zmienimy standardu. VLAN to jest 12 bitów, tak? To pole w nagłówku 802.1Q, tam gdzie wpisujemy numer VLANu, to jest 12 bitów i nigdy nie będzie więcej. Musimy sobie poradzić z tym, że w naszym data center ta liczba będzie za mała. Separacja klientów. Kiedyś centra danych były budowane pod kątem jednego klienta. Teraz operatorzy budują centra danych, które wynajmują klientom. I każdy klient chce mieć komfort, jakby był sam w swoim data center. Czyli nie możemy pomieszać ruchu klienckiego. I ostatnia rzecz, wszystko jest wirtualne. Dobrze lub źle, tak? Musimy zmierzyć się z wszechobecną wirtualizacją zarówno usług, sprzętu, głównie. I teraz jak sprawić, żeby wszystkie te raz, dwa, trzy, cztery filary osiągnąć w naszym data center. Otóż odpowiedzią jest wirtualizacja. Na naszej fizycznej infrastrukturze musimy postawić, osadzić coś, co pozwoli nam elastycznie konfigurować, czy elastycznie dostosować naszą infrastrukturę sieciową do potrzeb nowego centrum danych. Proszę zobaczyć, że to jest mniej więcej powtórzenie poprzedniego slajdu. Elastyczność, skalowalność, duża liczba klientów, usługi sieciowe. Ja mam jeszcze takie spostrzeżenie, nie wiem czy wy zgodzicie się ze mną, że jeżeli mówimy o technologiach sieci operatorskich, IP/MPLS, gdzie mieliśmy podział na klientów, na VRF-y, zobaczycie na kolejnym slajdzie, że analogicznie podchodzimy do budowania usług w data center.
musimy tych klientów jakoś odseparować i to, co przyniosło nam IPM PLS, nie jako technologia, tylko jako koncept, idea, możemy przełożyć na nasze centrum danych. I pierwsza rzecz, są dwa topiki, które chciałbym poruszyć. VXLAN. Dlaczego to? Ponieważ x osób pytało mnie, co to jest za zwierz, co to jest VXLAN. Otóż wyobraźmy sobie, że w naszym data center mamy infrastrukturę złożoną z maszyn, po pierwsze fizycznych, to jest żelastwo, to są serwery, ale oprócz tego z maszyn wirtualnych. Wszyscy wiedzą, co to jest VMware, tak, co to jest wirtualizacja hostów, wirtualizacja serwerów. Ale na takim VMware, na takim żelastwie możemy posadzić kilka, kilkadziesiąt, kilkaset maszyn wirtualnych. Każda z tych maszyn ma swój adres IP, każda z tych maszyn wirtualnych ma swój adres MAC-owski. Nasze switche muszą sobie z tym poradzić. Co więcej, te maszyny mogą migrować z jednego hosta na drugiego hosta. Jeżeli nasze switche miałyby sobie z tym radzić w tradycyjny sposób, to tablica forwardingu na tych switchach, tablica MAC adresów byłaby kolosalna. Zatem zmiany w konfiguracji tej maszyny wirtualnej musiałyby się odzwierciedlać w konfiguracji naszych switch. Poradzono sobie z tym inaczej. Ukryto wirtualność usług czy wirtualność maszyn przed infrastrukturą sieciową. Z punktu widzenia switchy widzimy jeden adres MAC-owski i drugi adres MAC-owski, zielony, zielony. Jest zrobiony rodzaj tunelu pomiędzy tymi dwoma hostami, na których może być 10, 20, 30, 100 wirtualnych maszyn. Don't care, te switche nie troszczą się, co jest tutaj. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o skalowalności, to nie jest to problem dla naszych przełączników. Nieważne, czy będę miał milion maszyn, no przesadziłem, 10 tysięcy maszyn wirtualnych. Z punktu widzenia naszej infrastruktury sieciowej ważne jest, ile mam hostów, na których te maszyny wirtualne są osadzone. Nic wam to nie przypomina? IPM PLS, tak? Mamy router PE, na którym mamy 100 klientów, ale warstwa transportowa nie ma pojęcia o tych klientach. Ten sam koncept. X maszyn wirtualnych, ale nasza warstwa transportowa nie interesuje się, jakie maszyny wirtualne są na danym hoście. Musi tylko wiedzieć, że aby dostać się do maszyny wirtualnej A, muszę dostać się na host X. Ktoś musi te informacje sprzedać. Skąd te biedne switche mają się nauczyć, na którym hoście są dane maszyny wirtualne? Jest kilka mechanizmów, tak? NSX, który posługuje się protokołem OVSDB, może to być Control, który posługuje się OpenFlowem, może to być dowolny inny mechanizm. OpenFlow i OVSDB to są chyba w tej chwili dwa najbardziej popularne mechanizmy. Możecie to potraktować w cudzysłowie jak root reflector, tak? Czyli to jest ustrojstwo, które zna topologię naszej sieci i przez odpowiednią komunikację z infrastrukturą sieciową sprzedaje te informacje, na którym hoście dana maszyna wirtualna rezyduje, w skrócie rzecz biorąc. No i oczywiście musimy mieć coś, co będzie nam sprawowało kontrolę administracyjną nad całą infrastrukturą. No i tu znowu mamy do wyboru X narzędzi, nie będziemy ich omawiać, bo nie mamy na to czasu. Natomiast trzy składniki. Infrastruktura sieciowa, control plane, czyli inteligencja, plus management całości. Jak te tunele są zrealizowane? Chyba najbardziej techniczny slajd. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam w kuluary tak zwane, to sobie szczegółowo porozmawiamy. Proszę zobaczyć, że używamy enkapsulacji, czyli naszą oryginalną ramkę ethernetową, czyli coś, co jest wytransmitowane z hosta, z wirtualnej maszyny, przepraszam, X do wirtualnej maszyny Y. Opakowujemy w specjalny nagłówek VXLAN właśnie. W tym nagłówku mamy 24 bity, nie 12 bitów, a 24 bity, które charakteryzują nam destination, czyli przeznaczenie, gdzie ta ramka ma trafić. Czyli nasze switche muszą tak naprawdę interesować, inaczej, nie nasze switche. Znowu mamy analogię do usług operatorskich. Jak mamy IPM PLS, mamy dwie etykiety, transportową i serwisową. To jest nic innego jak etykieta serwisowa. Host, który odbierze sobie ramkę, na podstawie tego identyfikatora będzie wiedział, do której wirtualnej maszyny,
czy tak właściwie mówiąc bardziej naukowo do Virtual Tunnel Endpoint ma trafić dana ramka. Natomiast switche oczywiście korzystają z klasycznych adresów IP, z klasycznych adresów MAC-owskich i nasza warstwa transportowa interesuje się tylko tą częścią. VXLAN to fajny wynalazek, ale zapamiętajcie, poproszę, że nie jesteśmy w stanie zbudować infrastruktury, która będzie w 100% oparta o technologię VXLAN. Gdzieś mamy, nie wiem, load balancery, gdzieś mamy klasyczne serwery, gdzieś musimy połączyć się ze światem niewirtualnym. Gdzieś w naszej sieci musi istnieć VXLAN Gateway. To jest takie urządzenie, które dokonuje translacji między ramkami VXLAN i ramkami klasycznymi. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, czy zapamiętali jedną najważniejszą rzecz, ona nie jest tu uwypuklona. Ta translacja może być w L2 albo w L3. I w L3 to jest pewien challenge, ponieważ większość producentów opiera się na chipsetach Broadcoma i te chipsety nie do końca radzą sobie z translacją, czyli z przejściem ze świata VXLAN do świata nie VXLAN, ale w L3, czyli inna adresacja, inne podsieci. My jako partnerzy Junipera jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ Juniper ma rodzinę routerów MX. Juniper jest producentem, Juniper bazuje na swoim własnym wynalazku, na chipsecie Trio i ten chipset potrafi sobie z tym poradzić. Prawda, Emil? Tak jest. Nie, naprawdę, słuchajcie, ja szukałem w dokumentacjach innych producentów, jak jest robiona ta translacja i naprawdę jest to problem. Jest to robione jakoś strasznie zawile. MX-y z Trio na pokładzie potrafią to zrobić, a nie jesteśmy nigdy w stanie zbudować, na razie przynajmniej, data center, które jest w 100% oparte o transmisję VXLAN. I drugi aspekt, fabryk. Na pewno słyszeliście, że sam strut fabryk, tak? Co to jest? Nie będę czytał, znalazłem w Wikipedii, Wikipedia wie wszystko. Natomiast nie do końca, jeśli ja bym przeczytał tą definicję, to dalej 10 osób powie, ja dalej nie wiem, co to ten fabryk jest, tak? No otóż fabryk jest to pewna struktura naszych urządzeń, która w jakiś sposób jest ze sobą połączona i tak naprawdę jest to sieć autostrad, która ma za zadanie przesyłać pakiet z punktu A czy ramkę z punktu A do punktu B, przepraszam. I to, co najważniejsze, żebyście sobie Państwo zapamiętali, że fabryk może być zbudowany na mnóstwo sposobów. Nie ma jednej definicji. To jest fabryk, tak? Fabryk może być zbudowany w oparciu o virtual chassis, czyli ja mówię w koncepcji Junipera, tak? Czyli switche w jakiś sposób ze sobą zestakowane, połączone, które tworzą jeden wirtualny przełącznik. Co jest istotne w fabryku jeszcze? Obojętnie między którymi portami się poruszamy, nieważne czy portów jest 10 czy 10 tysięcy, to zawsze jest jeden hop odległości. To nie jest tak, że jest switch A, switch B, switch C, switch D. I ja, żeby dostać się z portu na switchu A do portu na switchu D, to muszę przeskoczyć 4 switche. Nie, idea jest taka, że mam zawsze jeden hop, czyli mam jakby jednego wielkiego switcha, w którym mam wielką ilość portów. I ten jeden wielki switch może być zbudowany na raz, dwa, trzy, cztery, pięć sposobów, tak? Nie będę ich wszystkich wymieniał. Różnice są generalnie w tym, czy w skali. Q-Fabric skaluje się do bodajże 6 tysięcy portów, odpowiednio Virtual Chassis Fabric skaluje się do, oj nie pamiętam, 20 razy, no to powiedzmy 1000, tak, 1000 portów. IP Fabric to jest fabryk zbudowany w oparciu nie o przełączanie L2, o adresy MAC-owskie, ale w oparciu o routing. Zbudowany na zasadzie takiej matrycy Clossa, w której routery, właściwie a nie switche czy switche rutujące, połączone są w odpowiedni sposób. I tak naprawdę nie ma uniwersalnej architektury dla fabryka. Wszystko zależy od tego, jakie macie zapotrzebowanie, ile chcecie portów, jakie macie urządzenia, jak jesteście w stanie je połączyć. Kamyczek do ordutka Juniperowego, QFX5100, jeden z moich ulubionych switchy, potrafi zrealizować każdą z tych architektur. To też jest pewien challenge, ponieważ z reguły jest tak, że jeżeli coś potrafi robić, no nie wiem, stakowanie, virtual chassis, to nie potrafi być Q-fabrykiem. Mając QFX5100,
możemy z jednej architektury mniejszej przejść płynnie do architektury ogromnej, kilka tysięcy portów. Metafabryk. Nie wiem, czy wiecie, co oznacza słówko meta. To znaczy, meta się kojarzy albo ze sportem, albo z takim sklepem, który kiedyś był tam w poprzedniej epoce, ale nie, nie, ja spojrzałem, co oznacza meta. To jest przedrostek, fachowo się nazywa. Otóż meta oznacza poza coś, metafizyka, poza fizyką, tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego fizyką, to już jest metafizyka, tak? Czary. Z pelnodziem to się dobrze kojarzy. I metafabryk to jest fabryk plus coś, poza fabryk. Co to jest plus coś? Na naszej fizycznej infrastrukturze, zbudowanej w jakiś sposób, virtual chassis, fabryk, etc., do naszej fizycznej infrastruktury dodajemy wartości dodane. To może być security, to może być gateway, który prowadzi nas do sieci niefałiclanowej na przykład. Tak? To może być gateway, który prowadzi nas do internetu, gdziekolwiek. Zobaczcie, że na naszej infrastrukturze fizycznej możemy położyć warstwę wirtualizacyjną. Pamiętacie slajd, gdzie był VMware NSX, tak? Control Plane, który zarządzał sobie, on był z tej strony, zarządzał sobie naszą infrastrukturą. Zobaczcie, że dowolny mechanizm inteligencji, czy to jest Juniper Control, czy to jest VMware NSX, Open Daylight, etc., może służyć do kontroli naszego fabryka de facto, tak? Czyli nasze żelastwo, nasze tysiące portów może być kontrolowane w różny sposób. To jest bardzo istotne. Nie jesteśmy związani z określoną technologią. Ale control plane to control plane. Potrzebujemy mieć usługi. Możemy w elastyczny sposób powiązać ze sobą określone usługi. Po co powiązać? No bo na przykład nasz klient chce, żeby do jego serwerów ruch był firewallowany, czy żeby był deep packet inspection, tak? Czy żeby jakieś urządzenie zaglądało głęboko w jego transmisję. I teraz normalnie musielibyśmy fizycznie przepinać kable, fizycznie konfigurować, może nie przepinać kable, bo to już zeszły wiek, fizycznie konfigurować VLANy, połączenia, żeby osiągnąć tego typu serializację. W tym momencie nasz control plane jest w stanie wysterować nasz fabryk w ten sposób, żeby ten ruch przeszedł przez określone aplikacje. To jest online, tak? Nie dotykamy się do naszej infrastruktury fizycznej. No i oczywiście management, tak? Musimy mieć coś, co tym będzie zarządzało. Czy jest to Juno Space, czyli aplikacja, która jest dedykowana przez Junipera do ich produktów, ale niekoniecznie. Mamy całe mnóstwo innych zabawek, z których możemy korzystać. I pamiętajcie, że data center nie żyje w kosmosie, tak? Musimy mieć możliwość połączenia ze światem zewnętrznym lub chociażby z innym data center, z zapasowym data center, tak? Oprócz naszego fabryka musimy mieć coś, co połączy nas z resztą świata. I to jest istotne, żeby z punktu widzenia całości te urządzenia współgrały z pozostałymi urządzeniami w naszym data center. Okej. Proszę zobaczyć skalowalność. 12 tysięcy portów, tak? Tu możemy sobie dokładać tych podów, ile dusza zapragnie. No, może nie, no, wszystko jest skończone, tak? Prócz ludzkiej głupoty, ta jest ponoć nieskończona. Ale... możemy dokładać do naszego fabryka odpowiednie pody, czyli point of delivery, punkt dostępu do usług. W zależności od tego, jak nasze data center się rozwija. Oczywiście musimy mieć coś, co będzie miało pieczę nad całym centrum danych. Nie szedłbym w tą stronę, że mamy X urządzeń, czy X aplikacji zarządzających, tak? Ponieważ warto mieć jeden punkt, który nam powie, czy pokaże flowy, czy pokaże nam przepływność w naszym centrum danych, tak? Jeżeli będziemy mieli kilka aplikacji, będziemy musieli korelować zdarzenia. Jeśli coś się wydarzyło w punkcie A, przełożyło się to na punkt B, tak? I muszę mieć korelację w czasie. Być może te logi są zupełnie inne. Nie jest to prostą sprawą. Warto jest mieć jeden punkt, który będzie trzymał pieczę, który będzie zbierał logi, który będzie zarządzał całością naszego centrum danych. Oczywiście
Proszę zwrócić uwagę na integrację z innymi produktami. VMware, OpenStack, ich jest więcej, już dwa się zmieściły na slajdzie. Tutaj jest ścisła współpraca. Jeżeli coś się wydarzyło w infrastrukturze VMware'owej, nie wiem, vMotion, maszyna wirtualna przemigrowała z punktu A do punktu B, ta informacja automatycznie jest przekazywana do fabryka, tak to nazwijmy, do naszej maszynerii i ta maszyneria dostosuje się do zmian w centrum danych. Tak jak mówiłem, 20 minut nie ma czasu na szczegóły, ale zapamiętajcie VXLAN i fabryk. To naprawdę są technologie, które sieciowcy muszą wiedzieć, jeśli chodzi o data center. Już koniec? Nie, to nie jest koniec, tak? Zobaczcie, że moglibyśmy mówić o każdej z tych technologii i to jest tak naprawdę to, co tworzy data center. To się będzie wyświetlało jeszcze przez chwilkę. To temat rzeka. Starałem się tutaj ująć to, co dotyczy sieci i tutaj ktoś mi może zarzucić, po co mi Fiber Channel, tak? Jeśli mówię o sieci. Otóż Możemy nie używać Fiber Channel, ale musimy mieć storage. Wtedy musimy jakoś z tym storage'em się połączyć. Fiber Channel over Ethernet? Nice, fajna technologia, tak? iSCSI? Fajna technologia. Natomiast jeśli rozmawiam z ludźmi, którzy zajmują się storage'em, oni mówią, te technologie, czy Fiber Channel over Ethernet, czy iSCSI, które tutaj się nie pojawiło, mimo wszystko nie są jeszcze tak stabilne, przepraszam, jak Fiber Channel. Ci ludzie, którzy zajmują się storage'em, ja nie lubię storage'u, nie znam się na nim, ale mówią, że Fiber Channel to Fiber Channel. I teraz, jeśli budujemy data center, to musimy mieć, pamiętacie, gateway między VXLAN a resztą świata. Tak samo gateway między Fiber Channel over Ethernet a światem Fiber Channel. Bo sytuacja, czy życie jest brutalne i prawdopodobnie za parę lat ta technologia umrze, tak? Nie będzie Fiber Channel, ale w tej chwili jeszcze jest, pojawiają się nowe standardy, tak? Było 4, jest 8, jest 16 gigabitów Fiber Channel. Natomiast ekonomia jest ekonomią. Jeżeli kupujemy switch LAN-owski, czy urządzenie LAN-owski, do którego podpinamy hosty, dlaczego ten switch miałby nie działać w technologii Fiber Channel over Ethernet? Mniej portów, mniej żelastwa, mniej prądu, łatwiejsze zarządzanie, tak? Natomiast ktoś zaraz przyjdzie, nie, ale ja mam jeszcze 20 macierzy, które są pure Fiber Channel, muszę mieć możliwość połączenia z tym światem. Czyli jeśli wrócimy do naszego slajdu, gdzieś w tym całej plątaninie kabli, w tym fabryku, musi być urządzenie, które będzie gatewayem do sieci Fiber Channel. Rodzina QFX, hello? A, ja tu coś zepsułem. Rodzina QFX Junipera ma funkcjonalność bycia gatewayem do świata Fiber Channel. I to są mity, które często są powtarzane, jeśli chodzi o budowę data center. Po pierwsze, data center nie kończy się w czterech ścianach. Jest data center zapasowe, tak? Jest internet, do którego musimy się dołączyć. Czyli data center to nie jest jeden pokój, w którym nasze żelastwo stoi i jesteśmy zadowoleni, tak? Data center wychodzą poza cztery ściany, chociażby mamy data recovery center, tak? Czyli centrum zapasowe. Emil będzie miał prezentację, która wam zachęcam do zostania, która pokaże, jak w łatwy sposób, czy w elegancki sposób, czy w inteligentny sposób połączyć dwa data center ze sobą. Data center są w 100% zwirtualizowane w życiu. Zawsze będziecie mieli jakieś urządzenia, które nie będą wirtualne. Ja osobiście znam aplikację, która nigdy, znaczy nie, która obecnie, ale producent też nie ma wtedy w roadmapie, da się zainstalować na maszynie wirtualnej. Czyli albo to będą klasyczne serwery, albo to będą jakieś urządzenia sieciowe, nie wiem, load balancer, router, cokolwiek, co nie będzie wirtualne. Czyli musimy mieć VXLAN gateway, który połączy nas ze światem niezwirtualizowanym. Łatwo jest rozproszyć zasoby. Powodzenia. Łatwo na slajdzie, tak? Natomiast jeżeli mamy aplikację, która migruje z punktu A do punktu B i chcemy, żeby przemigrowała za tym cała konfiguracja naszego data center, czy naszej infrastruktury sieciowej, wcale to nie jest takie proste. Dążymy do tego. Software Defined Network, OpenFlow, etc., Contrail Juniperowy. To wszystko nam ma to zapewnić, natomiast nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Trzeba naprawdę mieć wiedzę i trzeba wiedzieć, co chcemy osiągnąć.
I bezpieczeństwo jest aplikacyjno-centryczne, to znaczy, że ludzie, którzy zajmują się bezpieczeństwem, patrzą na aplikację. I tak, i nie. Warto mieć firewalle, warto mieć urządzenia, które będą miały inteligencję aplikacyjną. Firewalle ewoluowały, tak? Od packet filtrów do firewall, przez firewalle stanowe do firewalli aplikacyjnych. Tylko problem jest taki, że jeżeli aplikacja przemigrowała z punktu A do punktu B, to ten firewall musi biec za nią, tak? Musi też przemigrować do punktu B. Jesteśmy w stanie to osiągnąć przez wirtualizację firewalli, przez serializację ruchu. Gdzieś tam był taki slajd, który pokazywał, jak pakiet przechodzi przez określone klocki. Natomiast nie wierzcie, że klasyczne firewalle, nawet firewalle stateful, potrafią wam to zrobić. Firewall powinien mieć świadomość aplikacji. Bo tak naprawdę gro ataków w tej chwili to nie są jakieś brute force'y, które sprawdzają, czy administrator zostawił otwarty port 22, tak? Gro ataków to są ataki aplikacyjne, slow motion, powoli szukają dziur w aplikacji. I z tymi, może nie mitami, ale z wnioskami wypływającymi, przepraszam, z tych mitów, musicie zmierzyć się, projektując data center. Jesteśmy sieciowcami. Chciałbym, żebyście zapamiętali fabryk i żebyście zapamiętali VXLAN, bo to są technologie, które na pewno, może się no, może się nie zakładam, ale zdobędą data center. Okej, okay, mieściłem się? Okej. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, to Emil, nie wiem, czy jeszcze mi dasz 3 minuty. Jeśli Emil już nie da mi 3 minut, to zapraszam do nas do stoiska, do firmy Klomp. To jeśli mamy te 3 minutki, to może są jakieś pytania? Jednak nie. To dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.